Klienci to lubią, żeby tak u nich posiedzieć, wypić kawę, porozmawiać o rodzinie. Dopiero potem przystąpić do interesów, porozmawiać o tym, co jest do załatwienia. A nie, nie, nie. Klienci to chcą od razu dostać konkretne rozwiązanie, ofertę i z głowy. Ale w ogóle ważne jest, żeby się zawsze z klientem zgadzać. Musi być to, co on chce. Nie, nie, nie. Klient oczekuje właśnie tego, że my mu doradzimy, rozwiążemy jego problemy. Tego typu opinie, przeciwstawne jak słyszysz, usłyszałem od handlowców. Gdzie jest racja i co z tym zrobić? Zaraz to ma powiem. A nazywam się Bernard Fruga. Więcej o mnie znajdziesz na stronie fruga.net. A dzisiaj nie bez kozery, tutaj w tle jest projektor, który jest w stanie wyświetlać filmy, bo będziemy mówić o projekcji czyli o tym, że to, jakie ja mam przekonanie o świecie, to przypisuję to innym ludziom. Lubię sobie pogadać o rodzinie, o życiu, nim przejdę do interesów. Jak odwiedzam klienta i jestem przekonany, że on też chce o rodzinie porozmawiać. Może się okazać, że jest dokładnie przeciwnie. On chce tylko o interesach rozmawiać. No ale skoro ja taki jestem, że mieszam interesy z życiem prywatnym, to na pewno inni mają tak samo. Nie, niekoniecznie. Inni wcale nie muszą mieć tak samo. Albo... Inna projekcja, typu klient to chce, żeby się zawsze z nim zgadzać. On, jak sobie coś wymyśli, to musi być po jego myśli. No, Są tacy klienci, którzy są skoncentrowani na własnych rozwiązaniach, którzy wymyślili sobie dokładnie, co kupią i oczekują od doradcy handlowego czy od przedstawiciela, żeby potwierdzić jego przekonanie, mu dostarczyć. Ale są też klienci, którzy zdają się na naszą ekspertyzę, dają pewne swoje propozycje, ale oczekują, że może podważę jego zdanie, może wykaże, że na bazie badań czy innych opracowań lepsze jest inne rozwiązanie niż to, o które oni mówili. I znowu projektowanie, rzutowanie tego, co jest we mnie, na ekran drugiego człowieka zwykle się nie sprawdza. Myślę, że tak jak ten projektor, który tutaj w tle gdzieś kręci tymi Rolkami i wydaje się, że gdzieś rzuca na ścianę jakiś obraz z tej taśmy, którą ma, to tak samo my często właśnie projektujemy, rzutujemy na innych ludzi. Zresztą to zjawisko opisał już 100 lat temu Floyd Allport, jeden z prekursorów psychologii, który zauważył właśnie, że często obraz siebie, wiedzę o sobie, hmm, Projektujemy na innych ludzi. On ukłuł takie właśnie pojęcie projekcji społecznej, czyli projektowania projektowania tego, co widzimy w sobie na, na świat nas otaczający. Mówię o tym dlatego, że często nasz sukces, nasze osiągnięcia. Skuteczność naszego działania zależy właśnie od tego, że potrafimy wyjść ze swoich paradygmatów, wyjść ze swojego przekonania o tym, jaki jest drugi człowiek, o czym on myśli, czego on chce, czyli nie mieszanie z tym, czego ja chcę, o czym ja myślę, jak ja widzę świat, tylko spojrzenie na świat oczami drugiego człowieka. Można powiedzieć, stanąć przed klientem, przed partnerem biznesowym jak dziecko, które zakłada, że nie wiadomo, co tam jest, że trzeba się po prostu wsłuchać, i wtedy Unikamy projektowania. Wtedy ten projektor, który się gdzieś tam automatycznie u nas włącza, który stara się nam powiedzieć. Nie, nie on jest taki jak ty, musisz zrobić tak jak, tak, jak ty byś chciał, żeby ciebie obsłużyli. Chcesz pogadać? No to pogadasz z nim. Chcesz, jesteś człowiekiem, który chce na cel być ukierunkowanym, będzie ukierunkowany na cel, no ten projektor, który tam brzęczy i próbuje nam w głowie zamieszać, jednak trzeba wyłączyć. I doprowadzić do tego, że będziemy patrzeć w sposób łamiący nasze osobiste paradygmaty. Mówię o tym, dlatego że mam nadzieję, że ta refleksja, że to spojrzenie na zjawisko projekcji ułatwi Ci przełamanie pewnych sch swoich schematów działania i sprawi, że będzie Ci łatwiej pracować. Czego Ci serdecznie życzę i pogodnie. Pozdrawiam.